Dzień dobry kochani, witam serdecznie wszystkie zodiakalne koziorożce na czytaniu tygodniowym od 27 maja do 2 czerwca bieżącego 2024 roku. Karty są już potasowane, już je przekładam i zobaczymy, co tam ciekawego nadchodzący tydzień dla Was zapowiada. Poniedziałek, rycerz miecz. Wtorek, 8 buław. Środa, karta siły. Czwartek, rycerz buław. Piątek, głupiec. Sobota, król buław. I niedziela, król kielichów. No proszę bardzo, w tle królowa denarów. Ale dużo osób, dużo spraw na głowie. Ale będzie to satysfakcjonujący, spokojny, obfitujący materialnie tydzień. Czy coś mam tutaj do powiedzenia? Myślę, że nie. Chociaż może tę kartę głupca. Od razu mówię, koziorożce, które szukają pracy, bardzo szybko pracę znajdą, bo Wam się chce pracować. Ta królowa denarów w tle mówi o tym, że jesteście fachowcami w swojej dziedzinie, jesteście pracowici, dokładni, punktualni, sumienni. Szybko się uczycie, być może macie już jakieś doświadczenie zawodowe i po prostu chcecie pracować. Głupiec. Ósemka mieczy. Oj, wątpliwości, żeby coś nowego, ale co? No, przemyśleć cały czas. No widzicie, zobaczcie, no to jest niemożliwe. Zobaczcie, ile kart. Ósemka mieczy. Nie wiem, jaką podjąć decyzję, boję się. Muszę to odłożyć na potem. Na razie nie widzę rozwiązania. Kochankowie, wątpliwości. Możliwość wyboru. Wisielec, który też musi coś przemyśleć, celowo być może odkłada jakąś rozmowę. I dwójka mieczy, gdzie nie chce poruszać pewnych tematów, dopiero to analizuje. Więc kochani, w piątek tyle kart krzyczy, nie podejmujemy żadnych decyzji. I mamy kartę głupca, czyli ryzykownych decyzji, decyzji związanych z dziećmi, decyzji związanych z podróżą, wyjazdem, wycieczką, zwłaszcza w miejsce, w którym nie byliście. W coś nowego, gdzie jak podejmiecie decyzję nieprzemyślanie, będziecie jej bardzo żałować, więc tutaj trzeba się poważnie zastanowić. A głupiec mówi, nie podejmuj nieprzemyślanych decyzji na zasadzie na ryzyk fizyk, tak? Zastanów się nad swoimi marzeniami. Ale też nie bądź taki wolny i beztroski jak dziecko, któremu wszystko wolno. Więc tutaj, kochani, no, czas przemyśleć. A może i dobrze, że dobrałam te wszystkie karty, ale mówią, nie podejmij koziorożcu żadnych decyzji, bo będą one głupie. Dobrze. Czyli tak, królowa denarów, idą do Was jakieś pieniądze, idzie jakaś stabilizacja. Pomyślcie o domu, opłatach, wszelkich zobowiązaniach, czyli czynsze, świadczenia jakieś związane z mediami, żeby po prostu nie nawarstwiły się jakieś zaległości. Królowa denarów jest to kobieta spod znaku byka, panny bądź koziorożca. Może to jest Wasza karta, może to jest karta mamy, może starszej siostry, może szefowej. Widzę, że tutaj idzie wynagrodzenie w tym tygodniu na pewno do nas, do Was, bądź podwyżka albo premia. Mama też może Wam sprezentować jakieś pieniądze, ewentualnie kupi Wam coś no, takiego bardzo wartościowego. Nie wiem, dołoży się do pralki, kupi Wam odkurzacz, dołoży do remontu, może, no nie wiem, na wycieczkę jakoś cokolwiek, tak? Widzę tutaj kobietę, która ma pieniądze, która oszczędzała latami, dorobiła się i ma. I chce Was wesprzeć. Oczywiście może być to też symbol kobiety, która pracuje w banku i chce Wam zaproponować jakąś korzystną ofertę pożyczkową. Kochani, poniedziałek rycerz mieczy. Minie Wam bardzo szybko. Uważajcie, na trasie mogą być jakieś kontrole, żeby nie złapać mandatu za szybką jazdę, bądź fotoradar może Wam gdzieś tam zdjęcie zrobić. Więc uważajcie. Spotkanie z wodnikiem, bliźniakiem, bądź wagą. Mężczyzna po 35 roku życia. Będzie to jakaś ważna rozmowa. Nie dajcie się sprowokować do kłótni. Coś się wyjaśni. Mamy tutaj kartę sprawiedliwości, więc może będziecie też konsultować się prawnie. Może jakaś sprawa już sądowa się odbędzie. Może jakieś przesłuchanie w charakterze świadka. No tutaj sprawy związane z dokumentami, z wyjaśnianiem jakichś spraw, może trzeba gdzieś napisać jakiś wniosek, odwołać się od jakiejś decyzji, zareagować na jakieś pismo, bo może też przyjść pismo polecone.
Jeżeli chodzi o pracę, ktoś oddzwoni, jeżeli wcześniej wysyłaliście kontakt do siebie, bądź uda Wam się bardzo szybko coś ciekawego znaleźć. I tutaj karty mówią działaj koziorożcu, bo to jest naprawdę fajna praca. Co w stałych związkach? Uważajcie na kłótnie i sprzeczki, bo ktoś może wrócić z pracy poddenerwowany i czepiać się dosłownie o wszystko. Może być też osoba zazdrosna i taka trzymająca Was troszeczkę pod butem, więc tutaj no, być może trzeba to wyjaśnić. Pytanie, czy się da przy tym rycerzu mieczy, bo zazwyczaj słowa do słowa i wybucha wielka kłótnia. Przemyśl to koziorożcu. Natomiast samotne koziorożce piszą sobie z kimś przez internet i to już naprawdę tutaj zmierza w fajnym kierunku. Być może już się spotkaliście, być może do tego spotkania dojdzie, ale ta osoba na pewno bardzo imponuje Wam swoją wiedzą, swoimi zainteresowaniami. Po prostu dobrze Wam się rozmawia. Na pewno będziecie chcieli coś z tym więcej zrobić. We wtorek mam ósemkę buław. Dość dynamiczny dzień. Dużo spraw do pozałatwiania. Właśnie jakieś ważne rozmowy, spotkania. Bardzo dobry dzień na zdawanie egzaminu, bo będziecie wiedzieli, co powiedzieć. Możecie kogoś nowego poznać, wejść w jakieś nowe kontakty, pojawią się atrakcyjne jakieś propozycje, właśnie tutaj współpracy. No jeżeli już jesteście w pierwszy dzień w pracy, będziecie naprawdę bardzo zadowoleni, bo miło zostaniecie przyjęci. Natomiast jeżeli macie pracę, właśnie tutaj jakieś dobre wiadomości ze strony szefowej bądź szefa, ale to jest raczej wiadomość dla osób, które mają przełożoną nad sobą, że właśnie tutaj ciężko pracujecie i premia Wam się należy, więc tutaj na pewno koziorożce będą z tego tytułu bardzo, bardzo szczęśliwe. Odczytujcie maile, odbierajcie telefony, bo jakaś ważna informacja musi do Was szybko dotrzeć, bądź na nią czekacie. Ósemka buław mówi też o Waszym zaangażowaniu w jakiś nowy projekt, który sprawia Wam ogromną satysfakcję i naprawdę to fajnie może wszystko wyjść, jeżeli chodzi o wynik, o efekt, będziecie mieli z tego też jakieś bonusy, więc warto tutaj się zaangażować. Co w związkach? Postawcie na szczerą rozmowę, bo tutaj kwitleje troszeczkę komunikacja, to znaczy, no, Wy rozmawiacie ze sobą, znaczy nie. Jedno z Was próbuje rozmawiać, drugie się drze. Albo, no, po prostu powie trzy zdania, wykłóci się, trzaśnie drzwiami, gdzieś wyjdzie. Więc tutaj nad tym trzeba popracować. Musicie jasno to zaakcentować, że Wam się po prostu to bardzo nie podoba, a widzę, że macie bardzo dużą cierpliwość do swojego partnera bądź partnerki, który lubi bardzo, bardzo często się unosić i nadużywać swojego głosu. Natomiast na co? Samotne koziorożce z kimś sobie piszą i tutaj kogoś poznają, ewentualnie ktoś lada moment się pojawi dopiero. Czy na jakiejś grupie, czy gdzieś tam na jakichś portalach randkowych, gdzie właśnie się udzielacie. Dobrze. W środę mamy kartę siły, dosyć męczący dzień, może ze względu na pogodę, może być upał, może być też tak, że no, z jakimś klientem bądź petentem będziecie mieli trzy światy, ktoś taki trochę, powiem brzydko, upierdliwy bądź no, niezadowolony. Wy cierpliwie musicie robić swoje, ale czasami, kochani, bardziej się męczymy taką właśnie pracą, gdzie mentalnie jesteśmy wyczerpani, niż jakbyśmy gdzieś tam wagon węgla fizycznie rozładowali, więc tutaj brawo dla koziorożca za jego postawę. Spotkanie z zodiakalnym lwem, które Was wzmocni, które doda Wam otuchy, zwłaszcza jeżeli są to dobre wiadomości, bądź obiecanie pomocy w zrealizowaniu jakiegoś projektu, pomoc, gdzie potrzebna jest praca fizyczna, coś przenieść, przewieźć, wnieść, prawda, skręcić jakieś meble, no nie wiem. Będziecie bardzo przekonywujący w tym dniu i będziecie mieli naprawdę takie argumenty do nakłonienia kogoś, zwłaszcza w takiej ostrej dyskusji, przekonania do siebie bądź zachęcenia do czegoś, więc wykorzystajcie to. No i cóż, moi kochani, no dzień będzie taki trochę pod górkę, ale Wy sobie świetnie dacie z tym radę. Nie dajcie się kolejny dzień prowokować, żeby ten lew nadal był takim miłym kiciusiem, a nie wściekłym, wściekłą bestią, która ryczy i pokazuje pazury. Dobrze, w pracy, jeżeli pierwsza praca, świetnie się reprezentujecie i tutaj będziecie bardzo docenieni za swoją punktualność, dyscyplinę i ogólną organizację właśnie dnia. Te koziorożce, które mają pracę, no szefowa bądź szef może coś w tym dniu wymyśleć,
jakieś dodatkowe obowiązki, no nie będziecie bardzo zadowoleni, ale cóż, no, jest okazja dodatkowo zarobić, więc na pewno nie będzie sprzeciwu z Waszej strony. W czwartek mamy rycerza buław. Ktoś do Was przyjedzie, ktoś Was odwiedzi. To może być nawet kurier z przesyłką, tak? Kogoś będziecie wyczekiwać. Ale może być to też osoba, która też gdzieś tam będzie z Wami współpracować. Może przydzielono Wam jakiegoś partnera w pracy. I to może być zodiakalny lew, który dwa razy pod rząd się pojawił. Mężczyzna po 30 roku życia, ciemnowłosy, brązowe bądź no takie, nie brunet, ale taki szatyn. O brązowych, piwnych oczach, raczej takiej wysportowanej sylwetce. Tu może być też dzień, gdzie może bierzecie udział w jakichś dyscyplinach sportowych, zawodach, ćwiczycie, przygotowujecie się do jakiegoś wydarzenia. Niektóre koziorożce być może się przeprowadzają, coś przewożą, pracują w transporcie, więc dużo będzie zleceń, bądź sami zlecacie właśnie przewóz czegoś, tak? Może też być tak, że na przykład kupiliście sobie przyczepę kempingową i ktoś Wam ją dostarczy do domu. Rycerz buław jest to karta ogromnego zaangażowania w swoje sprawy, więc tutaj dynamicznie, sprawnie sobie wszystko pozałatwiacie. Dobry dzień na randkę, więc te koziorożce, które być może tutaj sobie z kimś piszą, samotne koziorożce, wreszcie się z kimś umówią, ktoś do Was przyjedzie. Już Wam mówię, że zrobi dobre wrażenie. Na pewno lepiej wygląda niż na zdjęciach pokazanych przez internet. Zresztą jest to też osoba pełna pasji, taka pewna siebie, energiczna. Na pewno nie będziecie się nudzić. Może być tak, że nawet ta osoba pracuje w wojsku, ewentualnie interesuje się militariami, bądź na przykład jest z zamiłowania tancerzem, tak? Jest to ktoś, kto na pewno no, nie siedzi w domu, nie nudzi się, tylko udziela się aktywnie i zawodowo, i jeżeli chodzi o jakieś pasje. Dobrze. Co w związkach stałych? Myślę, że tutaj koziorożec troszeczkę przejmie inicjatywę, zaprosi partnera bądź partnerkę do kina, gdzieś na randkę, gdzieś będziecie chcieli sobie wyjść, ale być może to dopiero w weekend. No i co, kochani, to jakoś znowu, że roznieci ten płomień, który przygasał pomiędzy Wami. Zaczniecie znowu cieszyć się związkiem, być może nawet koziorożec zarazi jakąś pasją, swoją drugą połówkę i na tym będziecie się bardziej skupiać niż na jakichś takich uwagach kąśliwych, bo wydaje mi się, że tutaj naprawdę dobrze się dogadujecie, tylko albo macie po prostu bardzo zazdrosnego partnera bądź partnerkę, która no, ciągle w jakimś aspekcie Waszego życia szuka pretekstu do kłótni, kontroluje Was. Albo no, po prostu osoba wybuchowa, która nie umie panować nad sobą i po prostu bardzo szybko uzewnętrznia to swoje niezadowolenie, ale myślę, że tak jak szybko się wścieka, tak szybko je przechodzi i po prostu no, taka jest, więc trzeba to po prostu jakoś przedyskutować. No i zbliżamy się do piątku, gdzie mówiłam, karta głupca, więc przemyślcie sobie decyzję. Nie załatwiamy spraw urzędowych, nie dajemy odpowiedzi, żeby więc nikt Was nie pośpieszał. Zastanawiamy się tutaj też nad dziećmi, zwłaszcza jakaś wycieczka, jakaś podróż, zastanówcie się nad tym naprawdę. Może być tak, że dzieci bardzo Was proszą, żeby kupić pupila domowego. Nie wiem, czy to jest chomik, świnka morska, czy piesek, kotek. Przemyślcie to. Nie podejmujcie pod wpływem emocji decyzji. Jeżeli chodzi o związki, no powiem Wam, że nie za szybko podejmijcie decyzję o tym, że już jesteście w relacji, zwłaszcza te koziorożce, które tutaj się pierwszy raz spotkały i ta osoba zrobi na Was dobre wrażenie, tylko żebyście się nie upijały tym szczęściem i po prostu pod wpływem tych emocji jakieś tam sprawy wymagającej przemyślenia głębokiego za szybko nie podjęły. Ósemka mieczy może też mówić o tym, że wy być może się boicie i może celowo coś odwlekacie, tak? No, może być też tak, że ta osoba Was po prostu zablokuje i kontakt się z nią urwie, więc tutaj też może być coś takiego przy głupcu, że ta osoba jest po prostu niedojrzała.
Jeżeli chodzi o pracę, kochani, możliwa podróż, możliwy wyjazd, powstrzymajcie się z jakimiś deklaracjami, przemyślcie to jeszcze, przedyskutujcie to z partnerem bądź partnerką. Natomiast, moi kochani, karta głupca to są też jakieś pieniądze, które dostaniecie. Nieduże, ale ucieszą. I to może być coś z jakichś środków przyznanych, nie wiem, z jakiegoś dofinansowania, jakichś wniosków o zapomogę. Mogą być tutaj też jakieś alimenty na dzieci, tak? Co, kochani, w stałych związkach? Temat dzieci tutaj się pojawi. Partner bądź partnerka Was tym zaskoczy. Ten temat może się też pojawić na tej pierwszej randce, że na przykład kobieta Wam zada pytanie, czy chcecie mieć dzieci, bądź mężczyzna Wam zada pytanie. Nie śpieszcie się z odpowiedzią, bo tutaj, no, oczywiście można by było powiedzieć prosto z mostu, tak? Nie chcę bądź chcę, ale Wy tego, czy Wy jesteście pewne, że Wy to wiecie? A po co macie tutaj po prostu, no... Albo czasami, jak już się wiadomo wie, no to powinno się powiedzieć, to też zweryfikuje tą osobę, ale karty mówią, powstrzymaj się tutaj z odpowiedzią, zwłaszcza tematy dzieci. Dobrze, ktoś będzie chciał z Wami porozmawiać, no ktoś, nauczyciele, jeżeli chodzi o oceny, bo o czymś nie wiecie, ósemka mieczy pokazuje, że jakieś informacje do Was nie docierają, Wy nic z tym nie robicie, bo nie macie świadomości, nie widzicie, więc tutaj może chodzi o jakieś oceny, może chodzi o jakieś właśnie egzaminy poprawkowe. Te koziorożce, które czekają na wyniki matur, będzie dobrze, kochani. Nie przejmujcie się. Zwłaszcza, jeżeli chodzi o Wasze dzieci. I mamy sobotę, tutaj króla buław. Bardzo zorganizowany, bardzo fajny dzień. Będziecie wiedzieli, co robić. Być może przyjdzie Wam wydawać jakieś polecenia, zarządzać. No oczywiście, jeżeli macie swoją własną firmę, głęboko przemyślcie, czy wchodzić w jakiś nowy produkt. Skonsultujcie to z partnerem bądź partnerką, życiowym bądź biznesowym. Natomiast karty mówią, Ty będziesz wiedział, jak zadecydować, koziorożce, jak rozporządzać swoim kapitałem. Jeżeli chodzi o pracę, jesteście zadowoleni. Tutaj szef może Wam powierzać więcej obowiązków. Będziecie taką prawą rączką szefa. I to też wpłynie pozytywnie i na relacje z szefem, i no, na wypłatę. Być może w tym dniu będziecie musieli podjąć jakąś właśnie ważną decyzję, to będziecie już wiedzieli, jaką podjąć, być może spotkanie ze starszym mężczyzną z poznaku barana, lwa bądź strzelca. No te koziorożce, które gdzieś wychodzą na jakąś randkę, pięknie się wystroją, wypachnią. W ogóle jest to dobry dzień na wizytę u fryzjera, na wizytę u barbera, nie wiem, gdzieś w galerii kupić sobie jakieś nowe ciuszki, po prostu zaszaleć ze swoim wizerunkiem. No, będziecie zwracać na siebie uwagę. No i moi kochani, jest tutaj ktoś, komu wpadłyście mocno, mocno w oko. I ta osoba nie odpuści, będzie za Wami chodzić. Król buław, no to jest taki Kasanowa, jak on już się uprze, jakąś tam sobie zwierzynę upatrzy, to będzie chciał zrobić wszystko, żeby ją upolować. No ale nie bądźcie tą zwierzyną. Żebyście dostrzegały pewne rzeczy, że Wam zależy na przykład na prawdziwym związku, prawdziwej, stałej miłości, a ta osoba być może szuka romansu, przygody, prawda? Jest flirciarzem, no i bądź kobieciarzem, bądź kobieta, no to też zmienia mężczyzn jak rękawiczki i tutaj uważajcie, żebyście się nie dały na taki lep, bo ta osoba jest świetnie, że tak powiem, przygotowana, jeżeli chodzi o to, jak ma wyglądać, żeby zwrócić wizualnie na siebie uwagę i co powiedzieć, żeby Was zwabić swoim słowotokiem, więc tutaj też uważajcie na to. Te koziorożce, które ćwiczą, znowuż jakiś trening pod okiem specjalisty, fachowca. I w niedzielę mamy króla kielichów, miło spędzony czas z rodziną, w związkach, dużo czułości, dużo komplementów, miło spędzonego czasu. Oczywiście w sobotę może wyszliście do kina, poszliście gdzieś potańczyć, bo tutaj też widzę aktywność. Więc na pewno nie siedzieliście sobie w domu. No, samotne koziorożce na pewno były na jakiejś randce i tutaj oczywiście wracają pełne wrażeń. Nawet może być tak, że Wy się już zakochujecie, ale to zweryfikujcie jeszcze tą osobę. Bo królowa denarów mówi o tym, że Wy szukacie partnera na stałe, tak?
przyszłego męża bądź swoją przyszłą żonę, która urodzi dzieci, z którą zamieszkacie, weźmiecie ślub. No, tak mniej więcej to wygląda. Dobrze. A tutaj nie dość, że ta osoba będzie Wam wizualnie odpowiadać, to jeszcze może właśnie czułe słowa, które Wam wypowiada, mocno trafiły do Waszego serca i to serce oszalało. Kochani, no jakaś nowa miłość tutaj idzie w stałych związkach i podreperujecie sferę intymności, więc naprawdę tutaj wreszcie koziorożcom będzie się chciało angażować wzajemnością i Wy więcej będziecie mówić o tych uczuciach, wskazywać te uczucia, dużo takiej troskliwości, czułości po prostu. Koziorożec wreszcie się otwiera emocjonalnie. Natomiast sami też usłyszycie wiele miłych słów, wiele komplementów, poczujecie się wyjątkowo. Miłe spotkanie z rodzicami bądź z siostrą, bratem, przyjacielem. Tu mamy raka, skorpiona bądź rybę. Komu będziecie mogli właśnie powiedzieć o tych swoich jakichś takich rozterkach? Zwierzyć się, poradzić, doradzić, porozmawiać. Bardzo spokojna niedziela spędzona w miłym towarzystwie. Kulinarnie tutaj być może niektóre koziorożce zaszaleją, może będziecie się gościć i będziecie mogli się jakąś potrawą bądź ciastem pysznym pochwalić. No dobrze, moi kochani, to tyle. Ja Wam życzę wspaniałego, udanego tygodnia. Jeżeli chodzi o zdrowie, macie zdrowie jak koń, tylko musicie po prostu zadbać o siebie, więcej wypoczywać, suplementować się witaminami i po prostu zadbać o swoją odporność. Natomiast, moi drodzy, uważajcie tutaj na dziecko swoje w wieku szkolnym bądź przedszkolnym, bo może właśnie przynieść jakąś chorobę w piątek. Więc jeżeli już Wam coś nie pasuje, zastanawiacie się, to szybko to konsultować z lekarzem, nie zastanawiać się, tylko jak dziecko ze złym samopoczuciem wróci z przedszkola bądź szkoły, od razu idziecie do lekarza, żeby tego po prostu nie przedłużać, nie przeciągać. Wszystkiego dobrego, kochani, dziękuję Wam bardzo za uwagę, życzę wspaniałego, udanego tygodnia i do usłyszenia.